Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Sunline Tarot. Dzisiaj krótki filmik, rozdanie. Będą to darmowe czytania na 10 tysięcy subskrypcji, subów. Dziękuję serdecznie przede wszystkim za to, że jesteście, moi drodzy, tutaj ze mną, za to, że oglądacie, komentujecie, wspieracie ten kanał jak tylko możecie. Moi drodzy, tak jak obiecałam, mam taką możliwość, czy w tym tygodniu, czy w przyszłym tygodniu, i wylosowałam aż trzy osoby, trzy panie. Trzy moje subskrybentki, które właśnie wygrały darmowe czytanie. Będzie oczywiście w granicach możliwości, mówiłam, trzy pytania, ale dobrze zrobimy do godziny to czytanie dla każdej z pań. I chcę tutaj przeczytać teraz te imiona, nazwiska, oraz może tutaj ników nie ma. To bardzo dobrze imię i nazwisko. Drogie panie, pierwsza pani tutaj, która wygrała, to jest pani Renata Ewa Michalik. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Druga pani Anna Opolska, również gratulacje serdeczne dla pani Ani, dla pani Renatki, oraz trzecia pani, pani Tereska kapka i te panie zapraszam do kontaktu umówimy się na messenger czy też e, whatsapp bo też tam jestem na jakąś aplikację i będziemy tutaj wróżyć karty tarota i lenormat są właśnie do dyspozycji dla pań jeszcze raz powtórzę pani Renatka Ewa Michalik pani Ania Opolska i pani Tereska kapka te trzy panie wygrały u mnie darmowe czytania godzinne, zapraszam do kontaktu i Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz dziękuję. Nie chcę przedłużać, moi drodzy. Co tysiąc subskrypcji, albo nawet co 500 subskrypcji, będę robiła rozdania dla dwóch lub trzech osób, w zależności jak będę miała tutaj właśnie z czasem. W tej chwili jest trochę tego czasu, w tym tygodniu i w przyszłym tygodniu. Serdecznie zapraszam do kontaktu, te panie. Dobrze, moi drodzy. Oczywiście, wyszczególnię nazwiska w, pod filmikiem, że będzie można tutaj sobie również przeczytać. Także zapraszam. Warto subskrybować ten kanał. Jest wiele konkursów, niespodzianek. Organizuję coraz więcej. Staram się dla was, moi drodzy, aby nie było nudno i żeby było ciekawie. Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.